Poznaj Citroena C3, C4 Picasso i C5 w limitowanej serii Selection z pakietem Chrome, automatyczną klimatyzacją i radarem cofania w cenie, w którą nikt ci nie uwierzy. Teraz także z 5-letnią gwarancją. Citroën. Creative Technology. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej pani Kali Zemłękowej. Ja myślę, że nie trzeba przedstawiać. Była wokalistka Bratanków. Po takiej dłuższej chyba przerwie pani Kamila wstąpiła w bitwie na głosy. Bodajże chyba 7 listopada wyszła płyta, tak. Nowa, solowa, która się nazywa Etnoteka. Dobrze? Dobrze. A dzisiaj pani Kalina daje o... Śpiewa, piękny koncert, zapewne o godzinie 18 w Karwanie, w Muzeum Zamorowym. Na zakończenie festiwalu, 21. festiwalu Bożej Narodzenia Sztucy, jeszcze też rozpocznie rok kulturalny jednocześnie w Mamborku, także tym bardziej nas to cieszy. Super. Ja już dużo nie będę mówić, myślę, że Państwo sobie doskonale poradzicie z panią Haliną. Zapraszam do pytań. Wiemy, że oprócz śpiewania ma pani też na swoim koncie napisaną bajkę, grę w spektaklu z Dariuszem Kortkiem, udział w akcji charytatywnej, lekcje malowania. Czyli prosiła pani, żeby ktoś z tych dzieci poświęcić się bardziej niż muzyce. Muzyka jest moją pasją i najważniejszą rzeczą, to jest na pierwszym miejscu. Wszystkie te inne rzeczy, które po drodze się zdarzyły, zawsze w zasadzie były związane też z muzyką, oprócz bajek, no bo wiadomo, ale bajki to był taki szczególny czas, kiedy mój syn dorastał, kiedy z nim byłam i pisałam je, bo to nie była jedna, tylko to było parę bajek. Pisałam je w odpowiednim wieku też do mojego dziecka, więc tym jakby widać w tych bajkach też jego wiek. I nie ukrywam, że teraz mamy kolejną akcję z kolejną bajką, więc prawdopodobnie, jeżeli znajdę czas, to być może będę pisać kolejną bajkę, już powiedzmy dla 8-latka. Natomiast reszta to były sprawy muzyczne, ponieważ nawet ten spektakl z Darkiem Kortkiem, o czym pani wspomniała, to był spektakl muzyczny, to był muzykalowo-rewiowy. I ja wzięłam gościnnie udział w tym przedsięwzięciu. Mam wrażenie, że Dariusz nadal tam jest. Ja jakby musiałam zrezygnować również ze względu na moje koncerty, na przygotowywanie płyty. Dziękuję. Ja chciałabym jeszcze wrócić do tych wszelkich przedsięwzięć charytatywnych, bo na Pani stronie wyczytałam mnóstwo przedsięwzięć, w których brała Pani udział. Czy trudno jest pogodzić właśnie pracą tak znanej osoby z działalnością, czy po prostu jednym się to chce robić, a innym się tego nie chce robić? Bo nie wszyscy mają taki dorobek. Znaczy ja wszystkim nie wyobrażam sobie, że jeżeli już się godzę na branie udziału w jakiejkolwiek akcji, to że po pierwsze nie wiem nic na ten temat i nie wiąże ona się ze mną w jakiś sposób. Cała moja płyta Etnoteka jest dość kobieca i to rzeczywiście było tutaj takim nawiązaniem trochę do tej sytuacji tych poprzednich lat, kiedy się angażowałam w te akcje społeczne, akcje charytatywne. I jeżeli się chce, to można to oczywiście pogodzić. Wiadomo, że to nie zawsze jest proste, bo grafik czy tam koncertów, czy wyjazdów, czy nagrań trochę koliduje, ale to można rzeczywiście w jakiś sposób ułożyć. I ja jeździłam po Polsce, zwłaszcza zdążyć przed rakiem szyjki z tą akcją. Spotykałam się z kobietami, tak, i prawie co tydzień, a nawet 2-3 razy na weekend wyjeżdżaliśmy, jeździliśmy po całej Polsce i były wykłady z lekarzami, z psychologami, z kobietami, które miały swoje historie związane z chorobą albo z chorobą najbliższych. Więc to było bardzo pouczające i dające również do myślenia w ogóle o życiu, prawda, że człowiek jednak jak jest zdrowy, no to ma wielkie szczęście, bo może realizować swoje marzenia, robić wszystko, więc z jednej strony była to akcja, gdzie dawałam trochę siebie, ale z drugiej strony ci ludzie bardzo dużo dawali również mi, także jakby bardzo się cieszę, że te akcje były, tak, to jest bardzo istotne, tak. I zwracam na to uwagę nadal, ponieważ te akcje, mimo tego, że nie trwają bezpośrednio, to jednak nadal o tym mówię i nadal gdzieś jestem blisko
czy to stowarzyszeń związanych z rakiem piersi. I teraz w najbliższym czasie przygotowuję plecak, który jest dla Fundacji Rock and Roll. To są również choroby nowotworowe. I ten plecak będzie wystawiony na aukcję charytatywną. Z tego co wiem, to ta fundacja właśnie bardzo prężnie działa w tą stronę i jest wiele takich plecaków już zrobionych przez artystów i osoby zaangażowane. To ja mam jeszcze jedno pytanie. Super. Wiemy, że Pani właściwie już troszeczkę Waldorf zna, przede wszystkim poprzez udział właśnie w jednej z akcji charytatywnych razem z Sandrą Animinowską nagrała Pani piosenkę Margarita na płytę Majki Jeżowskiej. Jak Pani ocenia efekt tej współpracy i tego, co wspólnie stworzyłyście? Po pierwsze, Sandra fenomenalnie to zaśpiewała. Ja uważam, że ona to rewelacyjnie rzeczywiście tutaj została ta piosenka do niej dopasowana. I jakby myślę, że to był jeden z elementów, dlaczego ta piosenka też odniosła w zasadzie na tej płycie sukces. Ja już ci o tym mówiłam w radio i to jest prawda, że Majka Jeżowska pokazywała mi wyniki i mówiła o tym, że wielokrotnie żeśmy wyprzedzili nawet jej piosenkę, co już było w poprzednich latach niemożliwe. I słuchalność akurat tej piosenki była najwyższa. Przekraczająca wielokrotnie jakby innych artystów i mówi, że nas, że się nic nie dało dogonić. Także myślę, że to było również dzięki naprawdę świetnemu głosowi i świetnej interpretacji Sandry. Także ta współpraca była bardzo przyjemna. Myśmy się spotkały na sesji zdjęciowej, na nagraniach i spotkamy się jeszcze w maju, ponieważ wiem, że będzie koncert w maju w Warszawie, także będzie można również usłyszeć tę piosenkę na żywo. Ja się dzisiaj z Sandrą spotkałam, przyszła do radia i to była dla mnie ogromna niespodzianka, bo ja w pierwszym momencie w ogóle sobie nie skojarzyłam, bo mi nikt nie powiedział, nikt mnie nie przygotował i się bardzo ucieszyłam, także z tego co wiem, to będzie wieczorem też na koncercie. A jeszcze a propos Sandry, mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ brała Pani udział w bitwie na głosy, i już dzisiaj wiemy, że Sandra tak. Jeszcze dwoje innych wokalistów z Mowyrka dostali się do grupy Ryszarda Rzękowskiego. Może by Pani powiedziała właśnie, jak Pani ocenia swój udział i jakie ewentualnie wskazówki dla tych młodych wykonawców, żeby też im tak dobrze i tak daleko poszło i tak daleko zaszli, jak Wasza drużyna. No jeżeli Rysiu Rynkowski ma tak wspaniałą drużynie, jakby w swojej drużynie taką osobę jak Sandra, to jestem przekonana, że inni uczestnicy na pewno też są rewelacyjni, a grupa to jest podstawa, to właśnie to grupa przekonuje do siebie widza. I coś, co mają wyjątkowego, potrafi po prostu uruchomić serca milionów, bo tak było, prawda? Tak było w naszej edycji. Rzeczywiście nasza drużyna, mimo tego, że była podejrzewana o różne konszachty z telewizją, podpisane umowy, nie wiadomo co, to myśmy naprawdę nie wiedzieli, o co chodzi, że wygrywamy z odcinka na odcinek. I proszę wierzyć, że nie było żadnych ani umów, ani niczego. Ja wróciłam po długiej przerwie na rynek i sami byliśmy zaskoczeni, jak pięknie nas publiczność przywitała i SMS-ami przede wszystkim, oglądalnością. Także podstawa to jest fajna drużyna, to jest to, żeby się nie napinać, żeby się dobrze bawić. Ja ten udział w programie wspominam bardzo dobrze i tak jak sama nie jestem zwolennikiem programów rozrywkowych i nie oglądam tego, bo jest ich teraz mnóstwo, wszystkie są do siebie podobne, to akurat ten program jest wyjątkowy pod tym względem, że rzeczywiście spotyka się drużyna 16-osobowa ludzi, która z dnia na dzień musi się nauczyć funkcjonować ze sobą. Przebywają naprawdę przez tych x tygodni, oni przebywają z sobą cały czas. Muszą zmienić, podporządkować całe życie zawodowe. Niektórzy z nich stracili pracę. Dziewczyny przygotowywały się, ponieważ miałam też 11-latkę, która przygotowywała się do gimnazjum. Była to rewelacyjna uczennica na samych szóstkach, piątkach, więc dostała się bez problemu, ale była na próbach z kartkami. Widziałam, że cały czas się uczy, że miała kserówki, że no nie mogła uczestniczyć w lekcjach, ponieważ to się tak wydaje. Tam na początku mówią, że to tak 1-2 dni, a tak naprawdę zajmowało to cały tydzień. To były tygodnie poświęcone temu programowi. Jeżeli rzeczywiście ta drużyna jest taka dobra i idzie z tygodnia na tydzień, idzie do przodu, to jest to dla nich ogromne wyzwanie, więc pod tym względem ten program jest naprawdę wyjątkowy. Dla nas artystów również to było świetne doświadczenie, bo to była praca nie tylko muzyczna, ale również psychologiczna z tego dużą grupą, bo przecież były momenty nie tylko tej euforii, która była na początku, ale były też momenty trudniejsze, wahania się, czy to ma dalej sens, czy rezygnować, czy nie. Jestem zmęczona, nie daję rady, w domu już po prostu nikogo nie widuję, szkołę zawalam, więc to są rzeczy, które na
naprawdę trzeba sobie przemyśleć na początku i mieć siłę do tego, żeby dojść do końca. Te drużyny, które doszły do końca, naprawdę na to zasługiwały i jakby wielki szacunek wobec nich, bo później trzeba się odnaleźć z powrotem w rzeczywistości, z której się wyrwało. Więc jakby tutaj zależy od kreatywności ludzi, bo szansa jest dla nich, bo to też nie można traktować tak, że okej, byli w programie, a potem ich porzucili. Nic z tych rzeczy. To jest szansa dla tych ludzi. To jest naprawdę program, który był świetnie zrobiony. I telewizja, i przede wszystkim Mastiff Media, ta grupa Mastiff Media, która współpracuje przy tym programie, to jest doskonała drużyna do współpracy i oni dają szansę, prawda? Otwierają drzwi, proszę bardzo, jesteście i teraz wykorzystajcie ten moment. Moja drużyna wykorzystała bardzo ładnie, ponieważ powstały kwintety, sekstety, oni sobie doskonale radzą, niektórzy są w następnych programach, niektórzy działają na własną rękę, podpisali jakieś kontrakty i zaczynają nagrywać swój własny materiał. Także ten, kto ma siłę, kto ma determinację i ochotę, tak jak w życiu, no tak jest w ogóle w tym świecie, prawda, to ten dalej funkcjonuje, więc ci, którzy nie spoczęli na laurach i pracują dalej, mają szansę na to, żeby się w przyszłości pokazać. Spotykamy się też czasami na koncertach, ponieważ miewamy wspólne koncerty, aczkolwiek to jest bardzo trudne do ogarnięcia, bo taka 16-osobowa drużyna, spotkanie się na próbie czy cokolwiek, no to teraz, kiedy już znowu mają pracę, mają dom, no to jest dość trudne do pogodzenia i już to nie jest dla nich takim priorytetem. Ale z tego, co wiem, to są drużyny, które nadal razem śpiewają całe. Wiem, że moja 16 z Cieszyna śpiewała również na orkiestrze w Cieszynie, że są bardzo zaangażowani właśnie również w wiele akcji społecznych, pomagają, śpiewają, co chwilę coś się pojawia i mamy przede wszystkim kontakt, także to naprawdę bardzo taki fajny czas. Po drużyny, jeśli mogę, chciałbym zapytać, czy temat zespołu Bratanki jest już ewidentnie zamknięty, czy jawi się jakaś wizja? No dla mnie jest temat zamknięty, oni mnie wielokrotnie prosili, żebym wróciła do zespołu, ale jakby ja nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Przynajmniej ja akurat należę do tych uparciuchów, który tak robi. Ja nigdy nie żałowałam swojego rozstania z zespołem, więc może dlatego nie mam ochoty wrócić i sentyment pozostał tylko taki pozytywny, że rzeczywiście jak wspominam koncerty, wspominam te wyjazdy, to pamiętam tylko naprawdę przyjemny czas i mnóstwo fajnych przygód, o których często rozmawiamy sobie z Moniką, nie tylko. Więc jakby ta sytuacja jest dla mnie zamknięta ze względu na to, że po prostu mamy zupełnie różne wizje muzyczne. I mnie jakby tutaj ta koncepcja, którą oni proponują i którą oni do mnie kompletnie nie interesuje, więc musielibyśmy się jakby tutaj jakoś, nie wiem. Aczkolwiek koncerty takie, żeby się spotkać na jakimś tam leciu, prawda, zespołu czy coś, zawsze wchodzą w grę, ponieważ my mamy bardzo dobre kontakty. I nie ma między nami jakiegoś konfliktu ani niczego, więc ja po prostu idę swoją drogą, zespół idzie swoją drogą. Nie za bardzo śledzę ich poczynania, ale z tego co wiem, to grają koncerty i tyle. No. Ze mną jest Jacek Królik, gitarzysta zespołu, więc bardzo się cieszę, że udało mi się tutaj nawiązać z nim współpracę i że jest teraz z moim zespołem. Będzie dzisiaj wieczorem również na koncercie i to jest, nie ukrywam, dusza zespołu, bo to on wiele wspaniałych propozycji gitarowych jednak wyszło od niego i wiele ciekawych wykończeń muzycznych. Także po części nadal jestem z nim. Wiem, że też część ludzi, jak chciałem, patrzy jakby na tą płytę Etnoteka, moją płytę solową, że to jest taka kontynuacja. No to w zasadzie jest kontynuacja tylko etniczna i można się doszukiwać podobnych instrumentów, bo są flety, aczkolwiek już zupełnie inne flety, bo w zespole Bratanki był flet poprzeczny, na którym Stefan grał i gra nadal, i prosty flet, taka piszczałka. Natomiast Marcin Rumiński, który gra ze mną, wykorzystuje przeróżne instrumenty z całego świata, bardzo trudne instrumenty, trudne do opanowania, jest absolutnie takim fascynatą takich instrumentów i gra na przeróżnych, dziwnie nazywających się, łamiących język instrumentach, które są bardziej słyszalne, kiedy się człowiek wsłucha w tę płytę. I to jakby to nas bardzo różni, ale jednak połączenie i tej gitary Jacka, bardzo szybkich palców, prawda, i bardzo szybkich partii muzycznych i chociażby właśnie tych fletów może gdzieś tam może się kojarzyć. Natomiast muzyki bałkańskiej tam nie ma, jest to taka bardziej podróż muzyczna przez Afrykę, trochę Europy, przez Turcję,
Daleki Wschód, aż do Indii, więc jakby tutaj ja już omijam te Bałkany nawet świadomie, żeby jakby tutaj nie zostać oskarżona chociażby przez zespół. Więc kiedy tworzyła się płyta Etnoteka, ona szła dwutorowo, ponieważ pomysł na tę płytę był bardzo nowoczesny i ostatecznie jednak zadecydowałam, że ta płyta będzie bardzo taka żywo-instrumentalna i tam trochę słychać tych sampli, trochę jest takich elektronicznych motywów na tej płycie, natomiast całkowicie jednak ona została rzeczywiście nagrana przez żywe instrumenty, nie ma tam żadnych klawiszy nagranych z komputera, ani gitar, ani tych instrumentów. Rzeczywiście za każdym razem przychodzili fizycznie i nagrywali je muzycy, więc to było takie dość duże przedsięwzięcie pod tym względem. Z czego jestem bardzo dumna, bo to kiedyś było takim moim wielkim marzeniem, żeby wszystkie instrumenty jednak, które zaistnieją na płycie, będą żywe. Mimo tego, że to nie jest proste w ogarnięciu i w zaproszeniu wszystkich muzyków, bo są przecież instrumenty, na których gra niewiele osób w tym kraju, co po niektóre na tej płycie. Natomiast my już myślimy o nowej płycie, już trwają pierwsze rozmowy. Ja jutro wyjeżdżam nad ranem na wakacje na tydzień, więc muszę na chwilę poprzestać, ale są ferie w Warszawie, a moje dziecko już jest w wieku szkolnym, więc najpierw tygodniowe wakacje, a potem już mamy rozmowy na temat nowej płyty i ja bym bardzo chciała za parę miesięcy jak najszybciej pokazać pierwsze utwory i być może pod koniec roku uda się zebrać całą płytę. Jak nie całą płytę, to na pewno będziemy sukcesywnie pokazywać coś nowego i będzie to na pewno kontynuacja w stronę etniczną, ponieważ ja się najlepiej czuję w tym klimacie, ale otwieram sobie furtkę tutaj na dużą nowoczesność, na eksperymentalność, jak również na trochę elektroniki. Pytanie może z pogranicza science fiction, ale załóżmy, że mamy nieograniczone możliwości. Z kim Halina Młynkowa chciałaby zaśpiewać w duecie? Więc bardziej chciałabym zagrać, znaczy ja bym śpiewała, ponieważ jest dla mnie wybitną artystką, jest Anuszka Shankar, hinduska sitarzystka, która jest córką Raviego Shankara i siostrą Norah Jones. I to jest dla mnie jeden z wybitnych muzyków. Nagrała przepiękną płytę zresztą z artystami zachodnimi i ja jakby jest ogromna wrażliwość na tej płycie. I jest to jedna z artystek, z którą z przyjemnością współpracowała, tak, to prawda. Natomiast to jest taki bardzo, bardzo odległy tutaj, odległa rzeczywistość, ale ja uważam, że każde marzenie jest do spełnienia. A wokalnie? Jest mnóstwo naprawdę i wokalistów, i wokalistek, więc może w przyszłości. Na tej płycie również miała być ze mną jedna, naprawdę, ja uważam, że wybitna wokalistka polska, no ale ze względu na to, że w tym czasie nagrywa w Nowym Jorku płyty i rozeszły nam się terminy, to nie było to możliwe, ale w przyszłości na pewno to się wydarzy. Na dzisiejszym koncercie jakie repertuary można usłyszeć? No ciekawe jest to, że rzeczywiście jakby kończymy kolędy, tak, że mamy już dość mocno rozkręcony nowy rok i powiem szczerze, że to jest fajne nawiązanie, ponieważ ten grudzień miałam taki bardzo, bardzo kolędowy, cały miesiąc, prawie codziennie graliśmy koncerty z kolędami i ten początek stycznia już trochę o tym zapomniałam, więc dzisiaj na pewno zaczniemy kolędą, bo to jest jeszcze tutaj, prawda, jakby zwieńczenie dokładnie festiwalu, więc będą kolędy, ale będą też piosenki z Etnoteki, jak również będą piosenki moje stare, których się nie wyrzekam i które śpiewam, bo po pierwsze je lubię, a po drugie również jakby słuchacze ode mnie dokładnie oczekują, więc nie będę walczyć z koralami, tylko po prostu je śpiewam. Natomiast jesteśmy dzisiaj w zmniejszonym składzie, w składzie akustycznym i to też jest ciekawe wydarzenie dla nas muzycznie, mam nadzieję, że dla Państwa również będzie
i nieczęsto nas można spotkać w takim składzie, także ja się bardzo cieszę, że akurat tutaj, w tak wyjątkowym miejscu, w którym będziemy grać w muzeum, że po prostu, że możemy zagrać tak, a nie inaczej. Więc będzie Marcin Rumiński, o którym dzisiaj wspominałam już, flecista i nie tylko, taki multiinstrumentalista ludowy, bo on jest zafascynowany muzyką ludową. Będzie Jacek Królik, czyli były gitarzysta zespołu Bratanki, no i będzie jeszcze Arek Nawrocki, to jest też wspaniały artysta, który również gra z Marysią Sadowską, bardzo, bardzo dalece rozwinięty również elektronicznie i wspaniały muzyk, także skład bardzo mocny. A państwo z tyłu? Zafascynowani urok. Dziękuję bardzo. Ja byłam w Malborku pierwszy raz, chyba jak miałam 10 lat, na koloniach przyjechaliśmy, więc jakby tutaj to są fajne nawiązania. Tak, i to tak, i rzeczywiście to są takie fajne wspomnienia, kiedy się przyjeżdża za parę lat, bo wtedy się nie miało zielonego pojęcia, w jakim celu się tutaj przyjedzie za parę lat, prawda? Natomiast myśmy tu wielokrotnie przez Malbork i przejeżdżali i ja nie ukrywam, że ja nie za bardzo pamiętam ten czas z Bratankami, czy graliśmy bezpośrednio, czy nie, bo to był rzeczywiście dla mnie zamazany okres, kiedy graliśmy codziennie, nawet po 2-3 koncerty i trochę mi się zamywają te sytuacje, więc zobaczcie państwo, jeżeli nie pamiętam na przykład, widzę, że pan tu szuka, no właśnie. Także Malbork jest oczywiście na trasie, więc jest to wyjątkowe miejsce dla mnie. Ja akurat uważam, że to jest miasto, które niewiele potrzebuje do tego, żeby o nim wiedzieć, bo ma swoją historię, ma swoją kulturę i swoją charyzmę, więc bardzo się cieszę również, że tu dzisiaj gramy i tak jak już powiedziałam, w takim, a nie innym składzie, bo bardzo to pasuje do tego miasta. Jeśli to wszystkie pytania, to byłoby się pytanie, no, w sensie do... Dobrze. A tu jest chyba nawet... Teraz po prezydencie Miss Polonii. O, wspaniale. Dobrze. Podpisów, bo to zawsze jest na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bądź na inne. Dziękuję bardzo.